Szczyt Boguszów Gorce, Zagłębie Wałbrzych. Dzisiaj to spotkanie wyjątkowo rozgrywane jest na obiekcie, na którym na co dzień występują piłkarze Górnika Boguszów Gorce. Jak ta rywalizacja będzie się toczyć do tego sezonu w roli Beniaminka, byłoby na pewno bardzo dobrym osiągnięciem. Teraz Pugałek z problemami. Już w pierwszej minucie tego spotkania mogło to zaskoczyć bramkarza gości. Więcej zespołów niż zwykle będzie relegowanych, a to oznacza, że na pewno... No, niezła teraz interwencja Sebastiana Dźwilewskiego. Wiadał, jak wyglądało spotkanie na ulicy Dąbrowskiego. Teraz jednak za moment o tym, bo była szansa dla... Maliszewski ma dużo miejsca, może z tą piłką teraz zrobić trochę więcej pożytku. Dobry pomysł, nie ma spalonego. Teraz, no tutaj faktycznie, ale też niewiele to daje, nie ma spalonego. Dobry pomysł, szansa dla Zagłębia. Smoczyk Dźwilewski tym razem wygrywa pojedynek. Ciężko byłoby tutaj umieścić piłkę w bramce. Wojciechowski, taka bliska piłka na drugim słupku. Pawełek ładnie tutaj minął rywala, jest już w polu karnym, będzie szukał teraz, myślę, zagrania przed szesnastkę. Szkoda tego uderzenia i drugi strzał na bramkę broni Sebastian Dźwilewski. W tym czasie Zagłębie zaczęło sobie odważniej poczyniać. Pawełek, trzecie uderzenie na bramkę Sebastiana Dźwilewskiego i koniec pierwszej części tego spotkania. Smoczyk zastanawiał się, dlaczego akurat sędzia tej sytuacji nie odgwizdał. Teraz Wiktor Smoczyk przed szansą na uderzenie i jest bramka! Już momentem sanowy, ale to już wspomnienie, bo tutaj jest 2-0 dla Zagłębia. Wiktor Smoczyk strzela drugiego gola w tym meczu. Inicjatywa, którą sobie wypracowali tutaj goście, na razie zdaje się przynosić efekty. Jest trzeci gol! Wiktor Smoczyk w prostym okienko. Teraz Rafał Lipiński, może wejdzie wreszcie coś tutaj dobrego dla Szczytu. Przed pole karne i szansa dla Zagłębia na kolejną bramkę. To jest dobra kontra w wykonaniu gości. Pawełek obok bramki. Piłkę Wojciechowski sam. No jest Smoczyk i jest 4-0. Tumiński, Pawełek, jest piąta bramka. Dużo takich piłek miał, teraz kolejne dobre zagranie, nie ma spalonego, Pawełek trafia w słupek. Aktywa gry na tym obiekcie wymusiła trochę inną taktykę, okazja dla Szczytu i teraz Gałek tutaj pierwszy raz w tym meczu miał właśnie w rundzie jesiennej. Szansa na to, by teraz oddać strzał na bramkę i wreszcie ta piłka wpadnie do bramki. Nie było żadnego, miał tam jednak Lipiński dużo szans. Pawełek sam minął tutaj kolejnego rywala. Dźwilewski broni to zagranie, ale jednak to Szczyt będzie tutaj próbował zrobić sobie prezent. Kolejna interwencja tutaj świetnie, tuż przed linią bramkową. Ciekawy jestem tego. No, a to jest trzeci strzał na bramkę. Uwolnił się spod opieki. Dobre zagranie, jest szansa na to, by oddać strzał na bramkę. Dobrze, Gałek broni po raz kolejny. Podniósł głowę, zobaczył, jak ustawieni są parterzy. Bardzo dobre, prostopadłe zagranie od Rafała Lipińskiego. I nie będzie chyba tej bramki, a jednak wpada. Dobra reakcja tutaj graczy Szczytu, którzy w bardzo krótkim odstępie czasu zdobywają kolejnego gola. Trzeba szukać swoich szans, nie ma spalonego. Dobra okazja dla gospodarzy. Będzie trzeci gol, nie będzie tej bramki tym razem. Dlaczego tutaj nie było uderzenia na bramkę?